Aktualności kulturalne. Joanna Sławińska i jej goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Skalski i Tomasz Matuszczak, twórcy serii dokumentów pod tytułem Portrety podwójne. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj drugi gość też jest, tylko się na razie nie odzywa. Tak, odzywam się. Dzisiaj premiera w warszawskim kinie Iluzjon i w Telewizji Polskiej w programie drugim. Portrety wojenne to jest seria 5 krótkich filmów dokumentalnych w bardzo ciekawej formie zrealizowanych, o czym zaraz autorzy opowiedzą, a poświęconych znanym i, co ciekawe, także mniej znanym bohaterom II wojny światowej. O kim to będzie opowieść? Tak, ja wyreżyserowałem odcinek o Zdzisławie Pacaku-Kuźmińskim. Rafał Skalski. Oficerze, który w wieku 28 lat, w 1939 roku kierował obroną Warszawy od strony ulicy Wolskiej i dzięki któremu właściwie opóźnił on wkroczenie hitlerowców do Warszawy o 2 tygodnie. Następnie dostał się do oficerskiego obozu Oflag 2C w Oldenburgu, w dzisiejszym Dobiegniewie, z którego 3 razy próbował uciec i za 3 razem w końcu mu się udało. A udało mu się to dopiero, jak wykorzystał trupę teatralną z obozu, w którym się znalazł, i stworzył właściwie przedstawienie. W biały dzień wraz z 4 innymi oficerami uciekli w bardzo brawurowy sposób z obozu. Brzmi to fascynująco. Zanim Tomek Matuszczak opowie o swoim bohaterze, chciałabym, żebyśmy się pochylili nad formą, bo to, myślę, intryguje naszych słuchaczy, skoro zapowiedziałam, że forma jest niecodzienna. Mówi się o inspiracji takim filmem, słynnym filmem Roberto Rodriguez'a i Franka Millera, Sin City. Tak, Sin City była jakąś inspiracją, ponieważ jest to prawda jeden z pierwszych filmów, gdzie połączono grę żywego aktora z komiksem, ze scenografią narysowaną. Właściwie nie z animacją, tylko właśnie z formą komiksową. Tak, i to skojarzenie się musi pojawić, bo to byli pionierzy w tej dziedzinie. Natomiast my to połączyliśmy jeszcze z dokumentem, dlatego że szukaliśmy jakiejś dobrej współczesnej formy dla opowiedzenia o historii, która może być trochę abstrakcyjna dla młodego widza, a w ten sposób chcemy ją ożywić i używać języka po prostu, który będzie bardziej przystępny. Ja sobie tę formę określiłam jako fabularyzowany dokument z elementami animacji i wszystko w kolorze czarno-białym. Dobrze ujęłam tak w skrócie? Tak, i to właśnie mówi o tym, jak bardzo dokument to jest pojemna forma. Dokument komiksowy, można powiedzieć. Mm-hmm. No właśnie, te zdjęcia są bardzo ciekawe, bardzo stylowe. Kto je zrealizował? Jacek Kościuszko był autorem zdjęć, natomiast ponieważ realizowaliśmy ten film w ten sposób, że kręciliśmy aktorów na zielonym tle, także cała scenografia i wszystkie rekwizyty są dziełem Michała Araszewicza, który to wszystko narysował. To benedyktyńska praca, 7 miesięcy pracy. Mhm. I bardzo dynamiczny jest montaż, bo także jest opowieść na przykład dokumentalna. Powiedzmy na przykład w opowieści o twoim bohaterze Bronisławie Helwigu, o którym kilka słów zaraz powiemy, pseudonim Bruno, jego córka opowiadają eksperci, a to wszystko w trakcie tej opowieści, jakby oni momentami mówią z offu i są na przykład animacje, a za chwilę jest aktor Zieliński, tylko nie pamiętam w tej chwili jego imienia. Wojtek Zieliński, właśnie. Punktem wyjścia w ogóle były... Ale o kim opowiadasz? Opowiadam w tej chwili, ja zrealizowałem 2 odcinki, właśnie jeden o mniej znanej postaci, czyli o Bronisławie Helwigu, pseudonim Bruno, który był kierowcą bojowym w batalionie Parasol, no i brał udział w bardzo wielu akcjach podziemia polskiego w Warszawie. I teraz historię, którą opowiadają współcześni eksperci, na przykład neurochirurg, który tłumaczy, jak możliwe jest przejechanie przez Warszawę z raną od kuli i ratowanie sytuacji w tak krytycznym momencie. Opowiada też jego córka, która nigdy go nie poznała, czyli dla niej to też było jakieś odkrywanie żywej osoby w swoim ojcu. Mhm. A postać jest bardzo ciekawa, bo to jest właśnie członek batalionu Parasol, członek Szarych Szeregów i brał udział w akcjach na Kuczerę i w tej ostatniej akcji swojej, akcji na Sztama. Mhm. Tam został właśnie ranny.
I tam miała miejsce ta dramatyczna ucieczka, która dla niego zakończyła się na szczęście pomyślnie. On z tego wyszedł cało. To jego mijanie się ze śmiercią jest tutaj głównym tematem. Bardzo dynamiczne i ciekawe i wciągające i stylowo zrealizowane opowieści. Pozostali bohaterowie tych opowieści to Józef Beck między innymi? Tak, Józef Beck to jest jeszcze bohater właśnie raczej z tych znanych, ale z kolei takich, o których mówi się różnie i prawdę mówiąc dopiero teraz mówi się jakoś tak bardziej obiektywnie, bo bardzo często to był ona ofiarą bieżącej polityki trochę w tym, jak się o nim mówiło. No właśnie, był ofiarą bieżącej polityki, ale też są, jak mówisz, pewne skojarzenia ze współczesnością. No tak, to się pojawia, dlatego że wszyscy nasi eksperci mówili, że Beck pełnił swój urząd w momencie, w którym nic nie można było poradzić na los Polski i przewalały się właśnie wielkie wydarzenia światowe, które po prostu były trudne do panowania. On w tym świecie żył. Mhm. Między innymi jeszcze Jan Zumbach z Dywizjonu 303. Też bardzo ciekawy jest ten odcinek. Jest bohaterem tej serii. A jak powiedziałam, dzisiaj premiera i w dwóch słowach żołnierskich, gdzie można film właśnie dzisiaj zobaczyć? Tak, dzisiaj można zobaczyć na premierze uroczystej o 19 w Iluzjonie. Tam będą 3 odcinki pokazane. Jeszcze właśnie o Janie Zumbachu w reżyserii Czarka Ibera. I wszystkie 5 odcinków będzie można zobaczyć w telewizyjnej dwójce o 22:50 w każdy wtorek przez najbliższe 5 tygodni. No i kto nie zdąży na dzisiejszą premierę, to w piątek będzie kolejny pokaz w Iluzjonie, także dla publiczności. Super. Rafał Skalski, Tomasz Matuszczak, Portrety podwójne, to seria... Wojenne. Portrety wojenne, przepraszam. To seria znakomitych dokumentów. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.